Scout Quartermaster to przygodowa gra typu point and click, wydana 31 lipca 1995 roku przez LKA Avalon. W grze wcielamy się w dzielnego harcerza, który postanawia pomóc swojej koleżance zatrzaśniętej w czołgu, tak więc kombinujemy na wszystkie sposoby, łącząc ze sobą wiele porzucanych elementów, eksplorując coraz nowsze lokacje i rozmawiając z napotkanymi osobami. Sterowanie w przeciwieństwie do Sołtysa jest wykonane dosyć starannie, w miejscach, które klikamy, bohater płynnie się porusza. Do dyspozycji otrzymujemy wiele ciekawych komend, jak choćby otwieranie i zamykanie, oglądanie różnych obiektów, wykonywanie rozmaitych działań, jest także ikona rozmowy, jak i podnoszenia z ziemi porzucanych rzeczy. Oczywiście jak w tego typu grach, większość zagadek i wydarzeń nie ma jakiejkolwiek logiki, błąkamy się tak więc od ekranu do ekranu, klikając gdzie tylko popadnie i używając przedmiotów w każdy możliwy sposób. Bardzo ciekawym elementem jest zaimplementowanie do gry mapy, dzięki czemu nie musimy mozolnie błąkać się w nieznane, tylko klikamy konkretny obszar, aby zaraz się tam teleportować. Niektóre gagi są nawet ciekawe, jak choćby dzwonienie i zamawianie pizzy, którą następnie odbierzemy od kościotrupa, czy wrzucanie wędkarza do jeziora, aby zabrać mu jego hobbystyczne narzędzie i tym samym wymienić się kołem ratunkowym w zamian za wiadro. Warto jest dokładnie się rozglądać i aktywować różnego rodzaju panele, jak i przełączniki, gdyż często okazuje się, że najbardziej potrzebne przedmioty wyłaniają się zupełnie gdzie indziej po wykonaniu danej akcji. Dostając się do magazynu z bronią, dzięki węce odbezpieczymy granat, który następnie wysadzi samobójcę, a my spokojnie zabierzemy pozostałe po nim glany, jak i różnego rodzaju klamoty walające się po półkach. Autorzy często puszczają oczko do graczy, serwując im specyficzny humor i tym samym burząc czwartą ścianę. Znajdziemy tu wiele nawiązań do popkultury i filmów, są delikatne wtrącenia do poprzedniej gry studia, a zewsząd bije klimat Polski z połowy lat 90. Graficznie z pewnością tytuł nie powala, animacja też nie należy do tych najwybitniejszych, każdemu w oczy powinno rzucić się jawne kopiowanie z Day of the Tentacle. Poziomów też nie ma tak dużo jak w innych przygodówkach, są one bardzo podobne do siebie i monotonne. Dominująca paleta szarości z naciskiem na zielony z pewnością nie pomagała scoutowi wyróżnić się na tle konkurencji, podobnie jak różnego rodzaju postacie i obiekty wyglądające jak rysowane przez dziecko w paincie. Melodyjka przygrywająca w tle jest całkiem fajna i zróżnicowana, różnego rodzaju pobrzękujące instrumenty nadają tempa całej rozgrywce, dodatkowo ścieżka zmienia się w zależności od odwiedzanej przez nas lokacji. Co do dialogów, czuć mocną amatorszczyznę, wierzę, że autorzy głosowi dali z siebie co tylko mogli, jednak żaden ich tekst oraz żart nie sprawiłbym zaczął się śmiać. Same linie głównego bohatera też wypadają tak średnio, opisuje on w dziwaczny sposób znalezione przedmioty i komentuje na głos obiekty znajdujące się w pobliżu. Podsumowując, to Scout Quartermaster nie jest jakimś wybitnym tytułem, jednak cieszyć trzeba się tym, że wykonali go Polacy, pokazując tym samym światu, że u nas też da radę robić gry. Nie jest to też tytuł długi i z czystej ciekawości polecam go sprawdzić każdemu. Poziom trudności może okazać się w niektórych miejscach trochę wysoki, jednak w internecie da radę znaleźć kilka poradników opisujących całe przejście. Oka, ja grab 57, ja grab 57, odbiór. W dowolnym tłumaczeniu oznacza to mniej więcej: ratunku, jak tu strasznie, zimno i w ogóle makabra. Przypis tłumacza. Rozumiem, bardzo ci się nudzi? Masz na coś ochotę? Bo ja wiem.